Cześć, witajcie na kanale Skrzypek z Poddasza w ostatnim podsumowaniu domykającym rok 2023. Będzie to podsumowanie spore, bo oczywiście nie rozkładam tego za dobrze w czasie, ale postaram się to w tym roku robić trochę lepiej i chociaż raz na dwa miesiące takie podsumowanie zrobić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Prawdopodobnie nagrywam to podsumowanie dwa dni, natomiast chcę, żeby to było domknięte jako całość. Znowu, zobaczymy, jak to wyjdzie czasowo, natomiast jak Wam wspominałam, wciąż nie mam drugiej baterii i nie mogę sobie nagrać ciągłego filmu, a nie wiem, w którym momencie ona mi padnie i na pewno nie wystarczy na cały ten materiał, więc bez dalszego przedłużenia przejdę już do książek i zacznę po prostu od tych tytułów, które mam fizycznie, bo tak będzie mi najprościej, a później przejdziemy do tego całego stosu wysłuchanych i przeczytanych w inny sposób, więc pewnie dzisiaj nagram sobie to, a jutro zobaczymy się jeszcze raz w tych książkach pozostałych. O niektórych z nich już mogliście słyszeć na kanale, ale to się na pewno zorientujecie, zresztą pewnie niektórzy zaglądają tylko na podsumowania. I jeżeli interesuje Was ostatnie podsumowanie, to było to ostatnio przesłuchane i nie będę tutaj powtarzać się, jeżeli chodzi o te książki, no bo to było takie ostatnio przeczytane tylko po prostu o 5 chyba tytułach, które wówczas przesłuchałam, więc gdzieś zostawię Wam tutaj odnośnik. Teofil Lenartowicz i skrzypeczki z lipeczki, coś co kupił mój brat w jednym z antykwariatów i coś co pokazywaliśmy właśnie w Book Haulu w czasie vlogów grudniowych. Przeczytałam te skrzypeczki z lipeczki, byłam bardzo ciekawa, o co tutaj chodzi, ale są to takie jakby wierszyki albo piosenki, bo one mają bardzo wyrazisty rytm i pewnie mogą mieć też melodię. I byłam rozczarowana, bo te skrzypeczki pojawiają się tylko na pierwszej stronie i no było mi przykro, że ten wątek nie został pociągnięty i się czuję trochę oszukana tym tytułem. Jest to taki historyczny zapis pewnie tego, jak się wtedy pisało, co się wtedy pisało. Nie mam zbyt wiele do powiedzenia, więc pokażę Wam fragmenty i książka jest bardzo, bardzo stara, dlatego od niej kicham. I kiedyś była ona w przedszkolu w Łodzi. Może ktoś z Was mieszka w Łodzi i chodził tam do przedszkola numer 83 i natknął się na tę książkę. Dajcie znać, to by było strasznie śmieszne, gdyby taka osoba się znalazła. Cena 18 zł, w sumie sporo. Czy to by było złoto 80 po prostu, nie wiem, może źle na to patrzę. Chociaż z tymi wzrostami cen i z tym wszystkim to chyba nie da się już tego tak bardzo prosto przeliczyć, coś mi się wydaje. Coś, o czym chyba jeszcze tutaj nie wspominałam, a jest to książka seriale do następnego odcinka Katarzyny Czajki-Kominiarczuk. Już dość długo była u mnie na półce i w końcu udało mi się ją poznać. Ja Kasię, czyli zwierza popkulturalnego, bardzo cenię i śledzę od wielu, wielu lat naprawdę. Myślę, że już więcej niż dekadę. Jej działalność w sieci, bo chociaż bardzo często mamy różne zdania, to cenię jej podejście i jej wiedzę z różnych zakresów i szerokie spojrzenie. No i też jeżeli chodzi o jej wiedzę filmową czy serialową, w ogóle jeżeli chodzi o sztuki audiowizualne, to dla mnie jednak najważniejsza jest treść, a ona ma dużą wiedzę też jeżeli chodzi o tę produkcyjną stronę, o kulisy tego, jak działa światek filmowy i bardzo to doceniam i chętnie czerpię właśnie z jej wiedzy i doświadczeń. I tak jest też w przypadku tej książki o serialach. Ja nie jestem bardzo serialowym człowiekiem, kiedyś było trochę inaczej. Chociaż są produkcje, które naprawdę bardzo mnie ciekawią, trudno jest mi oglądać. Nawet nie chodzi o kwestie czasowe, tylko bardzo trudno jest mi się zdecydować, że okej, będę oglądać coś regularnie, zwłaszcza jeżeli to jest bardzo długie, bardzo rozciągnięte w czasie, to zniechęcam się na starcie. Jeżeli to jest produkcja krótsza, jest mi o wiele łatwiej i trochę mi tego szkoda, bo są takie seriale, które chciałabym poznać. No ale to się może kiedyś zmienić, w przeciwieństwie do mojego taty, którego pozdrawiam, który mam wrażenie, że w ostatnich latach obejrzał tyle produkcji, ilu ja nie obejrzałam nigdy w życiu i nie obejrzę być może. No i tak jak już wspomniałam, jest tu dużo treści, jeżeli chodzi o kulisy powstawania seriali czy kulisy branży serialowej, tego jak powstają produkcje, które są rozciągnięte w czasie i tego, jak działa świat scenarzystów i realizatorów. Jest o strajkach scenarzystów, jest o zmianach tego, jak tworzono seriale na przestrzeni lat, no bo ten rynek tak naprawdę w ostatnich latach bardzo mocno się rozrósł. No i ta książka wyszła już jakiś czas temu, podejrzewam, że,
spokojnie mogłaby już powstać kolejna część. No, 2 lata dopiero, to może jeszcze nie aż tak. Są tu propozycje różnych seriali i pewnie te fragmenty o konkretnych serialach lepiej się słucha czy czyta, jeżeli no się je zna po prostu, jeżeli się je oglądało. Są tu zaznaczone spoilery, więc o to nie ma się co martwić. Są też listy seriali, które no nie tyle warto zobaczyć, ale są reprezentatywne dla niektórych z gatunków. Jest sporo o gatunkach, jest o strukturze. Jeżeli kogoś to wszystko interesuje, to uważam, że jest to coś naprawdę ciekawego, po co warto sięgnąć. A ja przypomniałam sobie, że wciąż nie przeczytałam tego zbioru felietonów Kasi, który tak strasznie mnie interesował. Tak się nie mogłam doczekać tej książki. Minęło parę lat, a jej nie przeczytałam i szkoda. No ale mogę to nadrobić. Książka też stoi i czeka na mojej półce, więc nic, tylko czytać. No a jeżeli interesujecie się popkulturą i wszystkim, co z tym związane, a jeszcze jakimś cudem nie trafiliście do Kasi, to polecam i jej blog, i jej Instagram, i jej podcasty, bo uczestniczy chyba w 3. I audycje w radiu RMF Classic naprawdę działa na wielu polach i można od niej czerpać wiele inspiracji i można też spojrzeć na różne rzeczy inaczej, ale myślę, że większość osób, które siedzą w tym świecie, to doskonale wiedzą. Co następne? Chyba Ptaki Daphne du Maurier i inne opowiadania. Tłumaczenia dokonał tutaj Marek Cegiełka. Nie mam pojęcia, czy to jest jakieś nowe tłumaczenie, czy w starszych wersjach, bo wiem, że niektóre z tych opowiadań wychodziły, ale chyba w trochę innej konfiguracji, bo pamiętam, że Edzia z kanału Literatunek czytała, też w podobnym czasie jakoś czytałyśmy te opowiadania, tylko że ona miała jakieś stare wydanie i tam był trochę inny zestaw tych opowiadań, więc ciekawa jestem. Wiem, że Albatros w tym roku bardzo będzie szalał, jeżeli chodzi o to, co planują wydać, bo mają, nie pamiętam, którą tam rocznicę otwarcia wydawnictwa, natomiast jak zobaczyłam premiery wczoraj, się przeraziłam, no bo sporo książek chciałabym i przeczytać, i zgromadzić. Z serią butikową jestem do tyłu, chociaż no chciałabym ją kiedyś skompletować. Tytułowe opowiadanie to oczywiście to opowiadanie, które zdobyło sławę i rozgłos dzięki ekranizacji Alfreda Hitchcocka. I film oglądałam dość dawno i też pamiętam, że jak go obejrzałam, to nie czułam tej grozy aż tak bardzo, bo nastawiłam się na nie wiadomo jaką grozę, a tego nie do końca dostałam, ale to też jest kwestia tego, że ja nie jestem aż tak podatna na grozę ogólnie i no muszą to być bardzo konkretne, bardzo specyficzny zestaw elementów, który trafi jakoś do mojej wyobraźni. I szczerze po tym pierwszym opowiadaniu nie byłam przekonana, jeżeli chodzi o ptaki. I zupełnie jakoś nie mogłam się w to wgryźć, nie mogłam do końca wciągnąć się w tę historię, mimo że jakieś dziwne rzeczy zaczęły się dziać, jak czytam właśnie ptaki. Jeżeli chodzi o ptaki chodzące po moim dachu, to gdzieś tam wzmożył się ruch w tym zakresie i to jakąś grozę moją wywołało. Chyba opowiadaniem, które doceniam najbardziej, jest Monte Verita. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam. Takie o sekcie, nie sekcie, bardzo tajemnicze, toczące się w górach, ale bardzo mocno zadziałało na moją wyobraźnię. Jabłonka była ciekawa i to taka, chciałam powiedzieć, bardziej klasyczna groza, nie wiem. Ale sama koncepcja też mi się spodobała i jak najbardziej jestem na tak. Historię prowincjonalnego fotografa też wciągnęłam się bardzo mocno i mocno zadziałała na moją wyobraźnię. Pocałuj mnie jeszcze raz było ciekawe i znowu trudno mi się ocenia tak opowiadania, bo no nie zawsze jest łatwo to zrobić jednoznacznie, natomiast czytając to ciągle zrobiło to na mnie wrażenie jak najbardziej. Nie pamiętam kompletnie opowiadania Stary. Jest ono najkrótsze chyba z tego zbioru i jakoś tak, nie wiem, wyparowało mi w tej chwili z głowy, ale naprawdę bardzo doceniam też to, że dzięki temu zbiorowi czuję, że opowiadania w mojej głowie są odczarowane i zdecydowanie chętniej będę sięgać po tę formę, bo autorka przypomniała mi, że naprawdę można z niej wiele ciekawego wyciągnąć i żałuję, że nie mamy na rynku więcej opowiadań tej autorki. Jestem właśnie bardzo ciekawa, czy
wśród tych zapowiedzi Albatrosa będą też opowiadania Di Morie, bo widziałam właśnie, że sporo tytułów tej autorki zapowiedzieli, ale nie wiem, czy któryś z nich to zbiór opowiadań. Nie sprawdziłam tego, ale jak najbardziej polecam. Jeżeli nie czytaliście, to moim zdaniem warto, chociaż no dla mnie to są takie bardziej jesienne, końcoworoczne klimaty, więc co kto lubi, ja po prostu wolę takie rzeczy czytać jesienią, chociaż ta zima też chyba do tego pasuje. Opowieść wigilijna. Opowieść wigilijna w tym pięknym wydaniu z ilustracjami Lisy Aisato. Za każdym razem, jak pokazuję tę książkę, będę dziękować Marcie, bo naprawdę bardzo mnie ten prezent ucieszył. No i ucieszyło mnie też samo czytanie, bo przeczytałam tę książkę w czasie okołoświątecznym. I był to dość zaskakujący powrót, bo wydawało mi się, że treść opowieści wigilijnej mam... Słyszeliście to? Tak się przestraszyłam, śnieg spada z dachu. W każdym razie myślałam, że treść opowieści wigilijnej mam tak bardzo mocno w podświadomości, że nic mnie nie zaskoczy. A okazało się, że nie pamiętam wszystkiego i no przez to, że ta historia została tyle razy przemielona i ja ten materiał wyjściowy, to znaczy powieść Dickensa, czytałam kilka razy. I był taki czas, że wracałam właśnie do niej w okresie okołoświątecznym. Ale no też było to na tyle dawno, że w tym momencie tego nie pamiętałam. Przełożył w ogóle książkę Jacek Denel, bo tego nie powiedziałam. Niby to jest oczywiste, niby to jest bardzo dobrze znane, ale to był taki powrót, który sprawił mi dużo przyjemności i też zaskoczył właśnie takimi drobnymi elementami, o których nie pamiętałam. I na samą postać Scrooge'a też spojrzałam trochę inaczej, bo nie pamiętałam niektórych elementów z jego biografii. Więc uważam ten powrót za bardzo udany. No i te ilustracje też robią swoje. I jak najbardziej są wartością dodaną do tej historii. Bardzo się cieszę, że miałam okazję wrócić sobie do tego i spędzić trochę czasu z opowieścią wigilijną. Teraz się zaczęłam przyglądać tym detalom na okładce, ich nie dostrzegłam wcześniej. To jest naprawdę dopracowane pod każdym względem, jak najbardziej. No i jestem ciekawa, ile czasu mi jeszcze zostanie, bo tu kilka takich dłuższych tematów. No dobra, ale się zamknę w tym dzisiaj i jutro. Jutro sobie wrócę do nagrania pozostałych pozycji. Książka, o której teraz będę wspominać często, pewnego dnia zbiorę wszystkie słowa i wejdę do lasu. Może nauczę się w końcu tego tytułu. Autorką jest Weronika Mabardi, przełożyła Karolina Czerska. I teraz nie mogę się doczekać, żeby pójść do księgarni kameralnej i poszukać magazynu wydawanego przez wydawnictwo Lokator, bo dowiedziałam się, że coś takiego jest. Bo tam jest kilka tekstów tej autorki i jakiś wywiad z nią i no muszę to po prostu przeczytać, więc będę szukać. Chciałam nawet jakoś to zamówić, ale chyba się nie da. Więc czeka mnie wycieczka. Był to powrót, bo czytam tę książkę w sierpniu. Pierwszy raz, nie wiem czy pierwszy raz w życiu, ale na pewno pierwszy raz od bardzo dawna zdarzyło się, żebym przeczytała jedną książkę dwa razy w ciągu tego samego roku. I po drugim przeczytaniu dostrzegłam zupełnie inne rzeczy niż za pierwszym razem, a to jest naprawdę króciutka forma. I uważam tę lekturę za no coś wspaniałego, coś niepozornego, niezwykłego, coś po czym nie spodziewałam się zbyt wiele, a dało mi tyle, że naprawdę mam ochotę usiąść i przeczytać ją po raz kolejny. Na pewno to nie trafi do każdego, jest to bardzo minimalistyczna proza, bardzo kameralna, bardzo prosta historia, ale ma coś w sobie niesamowitego i ma coś w sobie, co bardzo mnie porusza. Jest też tam dużo elementów, jeżeli chodzi o kontakt człowieka z przyrodą, to wszystko. Bycie częścią natury, cykl życia, życie, śmierć, trochę żałoba. Tym razem ten wątek żałoby bardziej jakoś wysunął mi się na pierwszy plan. Podczas pierwszego czytania tak bardzo tego nie dostrzegłam, a tym razem no mocno to zauważyłam. Tych elementów jest więcej i naprawdę, jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, docenia takie rzeczy, to maksymalnie polecam mu tę lekturę, bo no jest ona czymś niesamowitym moim zdaniem. No i wydawnictwo Lokator cały czas mam na swoim radarze. I teraz zupełnie przechodzimy do czegoś innego i aż mi dziwnie, ale też do książki, która do mnie trafiła jak najbardziej, więc śmiesznie, ale to jest zupełnie drugi koniec biegunu. Jeżeli chodzi o rodzaj literatury, bo jest to
science fiction, czysto rozrywkowe i jest to książka Rabbids, książka autorstwa Terego Milesa w tłumaczeniu Adriana Napieralskiego. Trochę Wam o niej opowiadałam przy okazji vloga z grudnia, ale wtedy jeszcze nie domknęłam tej lektury. Udało mi się to zrobić pod koniec roku i nie wiem trochę co powiedzieć, oprócz tego, że nie mogę się doczekać drugiej części i mam nadzieję, że wydawnictwo się zlituje i to wyda, bo ona jest już za granicą. Co prawda u nas jest ta książka no, nie za bardzo popularna. Nie sądzę, że dałabym radę to przeczytać w oryginale. Wiem, że druga część ma o wiele słabsze opinie, ale i tak chciałabym się dowiedzieć, co się dzieje dalej. A wydaje mi się, że po angielsku po prostu trudno byłoby mi się połapać w tym wszystkim. No bo to jest taka książka, że trochę nie wiemy, o co chodzi. I ja lubię coś takiego. Niektórych może to drażnić, niektórym może to przeszkadzać. Ale sam bohater też żyje w czymś takim, że nie odróżnia prawdy od fikcji. Nie wie, co się dzieje. Jego wspomnienia są bardzo zaburzone i no, pamięta różne rzeczy, konfrontuje to potem z ludźmi w swoim otoczeniu i oni, chociaż niby brali udział w tych wydarzeniach, mówią, że nic takiego się nie wydarzyło. Jest tu trochę motywu światów równoległych, jest tu motyw zmieniającej się rzeczywistości, rozpadającej się rzeczywistości. Rzeczy, które dzieją się, nie wiemy dlaczego, nie jesteśmy pewni, czy się dzieją. I to wszystko jest opakowane w formę gry, która toczy się na całym świecie, ale nikt nie wie, na czym ona polega. I jeżeli to Was zachęca, to polecam tę książkę, jeżeli to Was zniechęca, to zdecydowanie ją odradzam. Jeżeli lubicie gotowe odpowiedzi, jeżeli lubicie mieć pewność tego, co się dzieje, co autor miał na myśli i poczucie dużego sensu w tym wszystkim, to odradzam zdecydowanie. Jeżeli lubicie takie gry z wyobraźnią, jeżeli nie przeszkadza Wam taka niepewność, duża oniryczność, duże pomieszanie z poplątaniem i być może brak sensu. Ja dostrzegam różne sensy w tej książce, ale też zrozumiem osobę, która powie, że to jest totalnie bez sensu i w ogóle się od niej odbije, bo to bardzo zależy. Po prostu bardzo zależy od tego, jaką jesteście osobą, jakimi jesteście czytelnikami. Jest tu mnóstwo nawiązań do popkultury i tej muzycznej i filmowej. Książkowej chyba najmniej, ale sam autor, ja nie jestem pewna, on jest chyba producentem, ale na pewno działa w świecie filmowym, więc no to widać, że to nie jest osoba nieznająca tego świata i ta książka bardzo przypomina mi film. Nie zdziwię się, jeżeli zdecydują się właśnie realizatorzy. Być może on napisał to po to, żeby stworzyć później na bazie tego film. Nie mam pojęcia, ale no chętnie bym ten film obejrzała. Bardzo lubię głównego bohatera. Wątek romantyczny bardzo delikatny, jest ciekawy i później też dzieją się różne takie rzeczy, że nie mogę powiedzieć, bo to są za duże spoilery, ale nie ma tu nic oczywistego, jeżeli chodzi o bieg wydarzeń. Możecie powiedzieć, że nie ma tu nic logicznego. Też może być to jakaś część prawdy. Nie będę się z tym kłócić. Ja dałam się porwać. Te króliki, czy mają tu jakiś sens? Moim zdaniem jest to po prostu takie nawiązanie do Króliczej Nory i Alicji w Krainie Czarów, bo tak naprawdę nie ma tutaj za dużo, jeżeli chodzi o same tytułowe króliki. Króliki czy zające? Teraz nie jestem pewna. Ale po polsku też wiele osób to miesza, czekajcie. Wpisałam słowo rabbit i wyskoczyło mi coś o jakimś sposobie strumieniowania i szyfrowania informacji i być może to ma właśnie większy sens w kontekście tej książki. Ale właśnie tutaj takich tropów, rzeczy, które można poznać bardziej, jeżeli kogoś to interesuje, jest bardzo dużo, więc na pewno ponowna lektura i przyglądanie się tym różnym rzeczom dałoby mi znowu dodatkowe smaczki. Ja lubię takie rzeczy, lubię te dodatkowe zagadki, dodatkowe warstwy i nie przeszkadza mi brak znajomości ich wszystkich podczas czytania. Uważam, że jeżeli coś jest nieźle zrobione, to nie trzeba znać wszystkich warstw, żeby to docenić. I można być zupełnie poza danym światem. No pewnie nie w każdym przypadku, no bo niektóre rzeczy mają bardzo duży próg wejścia, ale jeżeli mówimy o czymś takim no czysto popkulturowym, to jak najbardziej ta pierwsza warstwa wystarczy. Pewnie niektóre warstwy odkryłam, niektórych nie. Bardzo często myśląc o tej książce myślałam o Incepcji i w ogóle o twórczości Nolana. Ja nie jestem jakąś bardzo wielką fanką,
Lubię czasami jego filmy. Incepcję też oglądałam strasznie dawno, więc nie wiem, jakby to było, gdybym obejrzała ją teraz, ale wydaje mi się, że niektóre elementy mogłyby mi się kojarzyć z tą książką. Więc jeżeli lubicie tego typu klimat, bo to przede wszystkim o ten klimat chodzi, no to myślę, że warto z tą książką spróbować po prostu. I być może spędzić dobry czas, może nie spędzić dobrego czasu. Ja spędziłam jak najbardziej dobry i jeżeli chodzi o książki rozrywkowe, mające takie elementy, które bardzo lubię, no to ta książka jak najbardziej spełniła te oczekiwania, a nawet je przerosła, bo no nie spodziewałam się po niej wiele, a jest czymś, co zdecydowanie bardzo mi się podoba. Została mi ostatnia książka papierowa, natomiast nie mam pojęcia, czy wystarczy mi baterii, bo już widzę ostatnią kreseczkę. Szkoda, że nie jest to napisane w minutach. I jest to Serce jak smoła, czyli kolejna część, siódma, szósta, nie wiem, która część przygód Kormorana Strajka, czyli książka napisana przez Rowling, tak naprawdę w przekładzie Anny Gralak. I trochę żałuję, że nie nagrałam nic o tej książce tuż po jej przeczytaniu, bo no jest o czym opowiadać i to no nie tylko dla osób, które są zainteresowane tą serią. W każdej z tych części, jeżeli nie wiecie, jest inna sprawa kryminalna. Łączy te części, chciałam powiedzieć tytułowa, no nie tytułowa, ale para już teraz detektywów, czyli Kormorana i Robin. Ja wciągnęłam się w ten cykl głównie przez ten wątek obyczajowy, bo ja nigdy z kryminałami nie miałam po drodze. Natomiast z czasem doceniam coraz bardziej te sprawy. Wiem, że opinie są bardzo różne. Dla mnie, jako osoby, która nie siedzi mocno w świecie kryminałów, są wystarczające. Podobno przypominają one takie klasyczne kryminały, stare angielskie kryminały. Więc jeżeli ktoś to lubi, to może jest coś dla niego. W moim odczuciu z każdą kolejną książką, każda kolejna sprawa jest coraz bardziej dopracowana, więc to jak najbardziej jest plusem. I w tym tomie chyba, nie pamiętam jak było poprzednio, ale wydaje mi się, że po raz pierwszy moja ciekawość, jeżeli chodzi o sprawę kryminalną, była o wiele większa niż ciekawość tego, jak potoczą się wątki obyczajowe, więc uważam, że to jest plusem, biorąc pod uwagę objętość tej książki i tego, że jednak większość czasu spędzamy pochylając się nad tym, co się tam dzieje. Tutaj mamy sprawę, która toczy się w internecie, która toczy się wśród fanów, którym nie podoba się, jakie decyzje twórcy pewnej gry podejmują w związku z jej treścią, na przykład, że decydują się na ekranizację. Nie wiem, czy to był Netflix, tak mi się wydaje, nie wiem, czy to było podane, no ale załóżmy, że podpisują jakąś umowę z Netflixem, żeby właśnie zdecydować się na ekranizację. Podejmują szereg decyzji fabularnych, które nie odpowiadają grupie fanów. No i generalnie ten wątek fani kontra twórca to jest taki główny wątek i no niestety nie da się o tym nie myśleć w kontekście samej autorki, no bo to jest tak ewidentne i tak oczywiste, że patrzy ona na siebie w tym wszystkim i czerpie ze swoich doświadczeń. No i były takie zdania, padały takie stwierdzenia, które były dla mnie bardzo nieprzyjemne i miałam takie poczucie, że ty nic nadal z tego nie rozumiesz, prawda? Mówię tutaj do samej autorki, w sensie to jest bardzo trudne, bo ja wiem, że każdy konflikt i każda sytuacja ma wiele stron i trudno to oceniać z zewnątrz. W przypadku, już abstrahuję w tym momencie od samej autorki, ale w przypadku osoby, która coś tworzy i grupy odbiorców, mówimy tutaj o fikcji, tak? Nie mówię, że ktoś coś tworzy i na przykład atakuje jakąś grupę, bo to od tego abstrahuję i w to nie chcę wchodzić, ale no załóżmy, jest sobie autor książki o, nie wiem, o dzikich skrzatach domowych. No i jest grupa odbiorców. No i ten autor tworzy kolejne części o tych skrzatach domowych, wszystko jest dobrze i tworzy to z pasji. W pewnym momencie zaczyna na tym zarabiać duże pieniądze, decyduje się na jedną ekranizację, drugą, na jakiś gadżet, na kolejne rzeczy. Natomiast nie przystają one do wizji tej powiększającej się grupy fanów i ta grupa zaczyna się buntować. I zaczyna się buntować do tego stopnia, że zaczyna grozić temu autorowi, że postępuje on źle. Bunt przeradza się w coś takiego, że nie tylko zaczynają
nie zgadzać się z jego decyzjami co do jego twórczości, ale też uważają, że ta twórczość bardziej należy do nich niż do niego. No i tak bardzo się denerwują, że postanawiają pozbyć się tego autora i autor żegna się z życiem. I teraz ten przykład jest wymyślony, natomiast upraszczając, tutaj w tej historii jest taka sytuacja, że zbrodnią, której się przyglądamy, jest właśnie śmierć jednej z twórczyń tej gry, która jest tutaj opisywana. No i jest to trochę na tej zasadzie właśnie, że fanom nie podoba się to, co ona zrobiła i jakie decyzje podjęła. I to jest, no moim zdaniem jest to chore. I mój problem etyczny polega na tym, że Rowling próbuje, w moim odczuciu, próbuje siebie przedstawić jako właśnie taką osobę. Nie mam pojęcia, co ją spotykało w kontekście samego Pottera. I znowu abstrahuję od wszystkiego innego, co robiła później i jej wojen światopoglądowych i jej wojen dotyczących różnych głupot, które robiła. Natomiast no nie, to, co ona robi, nie umniejsza też tego, że no, żaden człowiek nie powinien dostawać gruźb utraty życia, niezależnie od tego, co robi. Wiadomo, są rzeczy, które podlegają pod pewne paragrafy, być może powinien wtedy ponieść odpowiedzialność karną, ale lincz społeczny i to, co się czasami zdarza, no uważam, że nie powinno się wydarzać po prostu. Ale wracając do samego problemu twórca kontra fani, to musi być strasznie trudne dla osób, które odnoszą jakikolwiek sukces wiążący się z dużą popularnością, no bo jednak w moim odczuciu to, jak przebiega fabuła danej serii, czy co się dzieje w danym świecie, powinno należeć do osoby, która tworzy. I jasne, to idzie potem w świat, może się z tym dziać bardzo różnie, powstają jakieś fikcyjne twory, powstaje twórczość fanowska i to wszystko jest w porządku, dopóki fani nie mają jakichś pretensji do osoby, która tworzy, że nie robi tego zgodnie z ich myślą. Jest to bardzo trudne i no, nie wyobrażam sobie być w takiej sytuacji, na szczęście nie przewiduję, bo podejrzewam, że trudno nie ulegać czasami takiej presji, a równocześnie uważam, że wizja autora i to, co dana osoba sobie wymyśliła i to, jak chce daną historię poprowadzić, powinno być ważniejsze niż to, co ludzie mówią, bo ostatecznie to twórca jest twórcą, a nie cały świat dookoła. Więc to jest taka jedna sprawa, jedno moje przemyślenie. I no to się pewnie bardzo różnie toczyło w historii, można by było się temu przyglądać, bo no wiem, że w wielu przypadkach odbiorcy mają wpływ na to, co dzieje się dalej. Druga rzecz to jest właśnie wszystko to, co dzieje się dookoła danego dzieła. Tutaj ci fani utworzyli grę na bazie, no właśnie nie pamiętam, to może były komiksy. Wyjściowo to było coś innego, no to jest mało istotne, ale no fandom stworzył coś na bazie tego dzieła wyjściowego. No i trochę doszło do takiego momentu, że mieli pretensje o to, że autorka nie traktuje tego jako integralną część jej twórczości, czy autorzy nie traktują tego na równi i że robią coś właśnie większego, komercyjnego i coś, co być może przeczy ich początkowym wartościom, kiedy byli osobami, które kompletnie na tym nie zarabiały, a wiadomo, że to też się bardzo może zmieniać w czasie. I trudno wymagać od twórcy, żeby dziesiątki lat tworzył tylko dla swojej przyjemności, nie urządzał sobie życia w związku z tym, no bo przecież jeżeli udało mu się żyć z twórczością, no to chyba nie ma nic lepszego, nie ma większego docenienia dla takiej osoby. Więc to jest to słynne sprzedałeś się, jesteś inny, nie robisz zgodnie z naszą myślą, znowu bardzo trudne. I myślę, że wiele osób tworzących komercyjnie mierzyło się z czymś takim na jakimś etapie, kiedy właśnie przeskoczyli z tego etapu bycia jakimś twórcą alternatywnym, twórcą podziemnym, przeistoczyli się w kogoś, kto tworzy dla mas. Więc to też jest bardzo ciekawy, bardzo trudny wątek. No i najtrudniejsza rzecz w tym wszystkim, co również ma mnóstwo, pewnie mogłoby mieć mnóstwo odnośników do Rowling, ale ani nie chcę się w to zagłębiać, ani nie chcę tego głębiej analizować. Jeżeli kogoś to interesuje, to może sobie to zrobić, może na pewno znaleźć też analizy. Natomiast znowu abstrahuję od niej, bo to jest, uważam, że to jest problem w ogóle, jeżeli chodzi o
specyfikę bycia w internecie, że istnieją takie grupy, istnieją takie miejsca, które istnieć nie powinny po prostu, ponieważ gromadzą ludzi, którzy sieją nienawiść, którzy napędzają się nawzajem, niszczą nawzajem sobie życia i mogą zniszczyć życie kogoś i przez zniszczyć życie, mam na myśli dosłowne zniszczenie drugiej osoby, zniszczenie na amen. I ja szczerze mówiąc nie wiem, jakie jest rozwiązanie tego wszystkiego, bo wiem, że istnieją grupy moderatorów, ale nie mam pojęcia, jak głęboko one wchodzą i czy kiedy tworzy się gdzieś zamkniętą grupę, ktoś z zewnątrz też ma jakiś wgląd w to? Ktoś, kto moderuje, a my o tym nie wiemy? Wydaje mi się, że tak nie jest. Chociaż oglądałam kiedyś film Czyściciele Internetu i no to było bardzo ciekawe właśnie, jeżeli chodzi o usuwanie takich treści bardzo szkodliwych, które no nie powinny nigdy w sieci się pojawić. I nie chcę sobie wyobrażać, jak obciążająca psychicznie jest taka praca. No ale jeżeli chodzi o te zamknięte grupy w internecie, które naprawdę, zwłaszcza jeżeli chodzi o osoby bardzo młode, mogą zrobić im ogromną krzywdę, wyprać mózg i sprawić, że albo zrobią sobie krzywdę sami sobie, albo zrobią ją komuś. Coś takiego nie powinno istnieć i też bardzo dużo o tym myślałam i trochę w kontekście tej lektury, trochę w kontekście Yellow Face. Zaczęłam czytać też książkę Przegryw i to jest jeden z reportaży zeszłorocznych badający środowisko właśnie tych niby przegrywów, którzy gromadzą się w sieci i sieją nienawiść do siebie i do kobiet. I nie skończyłam tego reportażu, uważam, że jest średni i nie wiem, czy kiedykolwiek będę o nim mówić, nie wiem, czy kiedykolwiek chcę poruszać ten temat, ale to się jakoś wszystko zbiegło w czasie i właśnie dało mi bardzo mocne poczucie, że po prostu niektóre miejsca w sieci nie powinny istnieć, bo robią krzywdę, robią ogromną krzywdę ludziom, którzy znajdują się tam często przez zupełny przypadek i no i ktoś po prostu z zewnątrz powinien mieć też nad tym kontrolę. Nie wiem, jak to by miało wyglądać i czy wygląda, ale jeżeli chodzi o mowę nienawiści i robienie rzeczy w internecie, jest to raczej bardzo słabo. Ma to bardzo słabe konsekwencje, przynajmniej w Polsce, przynajmniej w tym momencie. Może źle myślę, ale tak mi się wydaje, że ściągalność i karalność tego typu przewinień jest bardzo nikła i nawet jeżeli się zamknie jakieś miejsce, to za chwilę powstanie kolejne i będzie tworzyć właśnie kolejne takie, no niemalże sekty, bo to już prawie pod to możemy podciągnąć. Kolejna część tej serii jest o sektach bezpośrednio. No i jestem ciekawa, myślę, że będę czytać niedługo. Ja wciąż doceniam bardzo tę serię, mimo moich wszystkich zgrzytów moralnych i mimo moich problemów z Rowling jako taką. I nie wiem, czy kiedykolwiek będę chciała jeszcze o tym mówić, na razie nie chcę. Jeżeli chodzi o sam wątek obyczajowy, mam takie poczucie, że ta historia jest już bardziej frustrująca niż moje własne życie uczuciowe, więc to naprawdę jest bardzo duże osiągnięcie, że tak mówię. Osiągnięcie dla tej serii. Jest to za bardzo już przyciągnięte i no teraz potencjalne spoilery. Uważam, że w kolejnej części Robin po prostu zacznie się spotykać z jakimś tam policjantem, którego poznała tutaj i znowu nie będą mogli być razem, bo jedno z nich jest w związku i to się tak toczy cały czas. I ja rozumiem z jednej strony, no wiadomo, że to jest celowo tak budowane na przestrzeni czasu, że oni mają przeszkody i nie mogą być razem, bo nie miałoby sensu, gdyby byli razem i trzeba by było skończyć serię, ale myślę, że powoli zbliża się czas, żeby tę serię właśnie zamknąć i żeby para, która tak bardzo kręci się wciąż wokół siebie, w końcu mogła wieść spokojne, szczęśliwe życie. Jedna rzecz, która też rzuciła mi się w oczy, bo akurat no, jestem w trakcie ponownej lektury Harry'ego Pottera. Rowling ewidentnie ma problem z ludźmi, którzy nie są w tak zwanym kanonie, którzy nie są super szczupli. Tutaj też zaczęła odchudzać głównego bohatera w końcu. I niestety niektóre takie zdania, które padają znowu, budzą mój niepokój w tym sensie, że no widzę, że sama autorka ma jakiś problem z tym, że ktoś może mieć nadwagę na przykład i że to budzi jakieś takie jej obrzydzenie czy no bardzo negatywne rzeczy. I to też jest duży wątek, ale no nie mam jak go teraz poruszać. Ale rzuca mi się to w oczy, bo w Harry Potterze jest to bardzo wyraziste. Myślałam, że to jest kwestia tego, że było to pisane wtedy, ale niestety nie. Więc tak, tutaj ten problem jest moim zdaniem dostrzegalny. Nie wiem, czy chcę jeszcze w tej chwili coś dopowiedzieć, bo boję się, że zaraz
Po prostu aparat mi się wyłączy. Najwyżej dopowiem coś jutro. Teraz cięcie i widzimy się u Was za chwilę, a u mnie jutro. Pewnie kadr się trochę zmienił, bo jesteśmy już następnego dnia. Witajcie. Skończyłam na tej książce i nie jestem pewna, czy dobrze o niej opowiedziałam, ale chciałam na pewno jeszcze dopowiedzieć, że bardzo trudno jest mi ocenić same wątki kryminalne, bo za każdym razem ja się zastanawiam, czy to jest kwestia tego, że ja tak głęboko tego nie śledzę i nie analizuję, czy te sprawy są w ogóle do rozwiązania i czy to rozwiązanie zwykle nie jest doklejone na siłę. Żeby to ocenić, bym musiała chyba przeczytać to jeszcze raz w momencie, kiedy już wiem, kto jest głównym sprawcą tego wszystkiego, co się dzieje. Ciekawe to jest. Jeżeli ktoś czytał i ma jakieś przemyślenia na ten temat, to jestem bardzo nimi zainteresowana. Akurat w przypadku tej sprawy miałam przypuszczenia nie co do konkretnej osoby, ale co do grona osób, z których może ta konkretna osoba pochodzić i akurat tutaj dobrze trafiłam, ale nie wiem, na ile to jest przypadek, na ile faktycznie coś na to wskazywało. Więc bardzo trudno ocenić mi Rowling jako twórczynię tych wątków kryminalnych, bo no nie wiem, nie wiem, czy to jest dobre, nie wiem, czy to jest wiarygodne, jeżeli się połączy te wszystkie wątki w całość. A ja niestety nie mam takiego umysłu, który by pamiętał takie szczegóły i tak to wszystko aż łączył. I teraz akurat jestem w takim momencie, kiedy wracam do różnych książek i czasami po krótkim czasie i widzę, jak wiele rzeczy mi umyka i jak bardzo wiele innych rzeczy widzi się przy drugim czytaniu. I właśnie to tak często zależy od naszego stanu, od skupienia, od momentu, w jakim jesteśmy i ta sama lektura nigdy nie będzie tą samą lekturą po prostu, ale to już na marginesie, w ogóle nie związane z tym, o czym teraz mówię. Przejdźmy już do książek, jest ich trochę, niestety będę musiała się posiłkować i kartką, i telefonem, żeby sprawdzać autorów, autorki, tłumaczy i tak dalej. Trochę tego będzie. Książka, o której wspominałam, 4000 tygodni Olivera Barkmana w tłumaczeniu Michała Jóźwiaka. Możecie zobaczyć więcej o tej książce we vlogu, ale w takim bardzo dużym skrócie jest to, można powiedzieć, że poradnik, po prostu taka książka do przemyślenia. A propos tego, ile mamy ograniczonego czasu na Ziemi i jak tymczasem sensownie dysponować i że niekoniecznie tą sensownością jest robienie samych produktywnych rzeczy, a bardziej skupianie się na tym, co jest dla nas samych ważne i no przeznaczenie po prostu tego czasu na to, co nas w tym życiu bawi najbardziej. Tak w skrócie to jest taki mój główny wniosek po przesłuchaniu tego, bo słucham tego. Jeżeli ktoś czegoś takiego potrzebuje, myślę, że jest to bardzo spoko, nieszkodliwa, nie przeszkadzająca w niczym lektura, chyba że ktoś ma jakieś lęki aktualnie związane ze swoją skończonością, to może nie zadziałać najlepiej wtedy, tak sądzę. No ale to bardzo zależy, jak zawsze, bardzo zależy od odbiorców, więc moim zdaniem jest to lektura bardzo w porządku. Druga część Pamiętników Wampirów, Walka w tłumaczeniu Edyty Jaczewskiej, autorką jest L.J. Smith. Czytali Jędrzej Hycnar i Agata Góral. Bardzo się cieszę, że ktoś się zdecydował na wznowienie tych książek w formie audio, bo szczerze mówiąc, gdyby były w tym momencie wszystkie dostępne, to chyba bym je przesłuchała po prostu jedna po drugiej. Teraz zobaczyłam, że są w ogóle po angielsku, więc myślę, że to jest na tyle prosty język, że mogłabym tego wysłuchać w oryginale. I jeżeli będę miała taką możliwość, to być może to zrobię w pewnym momencie. Jest to coś, co daje mi zdecydowanie bardzo dużo rozrywki. Ja zawsze bardzo lubiłam serial, więc mogę też to sobie konfrontować z tamtą wersją. Uważam, że ta druga część była ciekawsza niż pierwsza, jest lepiej napisana. I wciąż, no wiadomo, to nie są żadne wyżyny, nawet w kategorii literatury rozrywkowej, młodzieżowej. Natomiast to jest taki klimacik wczesnych lat 2000, który bardzo mi odpowiada, bardzo kojarzy mi się z moim czasem dorastania i po prostu przyjemnie mi się wraca do czegoś takiego, chociaż jest to w jakimś sensie znane, jest to też coś nowego, no bo nie czytałam nigdy tych książek. Więc to jest jak najbardziej plusem. Sama fabuła w wielu momentach się łączy z tą serialową, w wielu odbiega. To, co zawsze mnie zastanawiało, tutaj na razie jeszcze nie ma wielu takich punktów, ale w przypadku serialu, dlaczego większość osób, w tym ja, tak bardzo kibicuje Damonowi, bo to jest przecież typowy bohater, któremu kibicować się nie powinno. No bo w przypadku, kiedy ktoś robi krzywdę komuś, tobie bliskiemu,
A przez krzywdę mam na myśli na przykład pozbawienie go życia lub sama chęć zrobienia tego. Dlaczego ty kibicujesz tej parze, żeby była razem? I tam takich rzeczy jest o wiele więcej. I no to jest taka typowa podbudowa tych takich najbardziej beznadziejnie zbudowanych, toksycznych związków. Jasne, to wszystko nie jest jednowymiarowe, ale wydaje mi się, że to, co powiedziałam przed chwilą, powinno być wystarczające do tego, żeby odrzucić kogoś takiego i żeby nie kibicować tej parze, więc no to jest taka moja wątpliwość, bo no, bardzo wiele romansów jest zbudowanych w ten sposób. Tych takich, które w pewnym momencie były modne, gangsterskie chociażby, gdzie fabuła jest zbudowana tak, żeby kibicować komuś, kto de facto robi krzywdę tej głównej bohaterce. Typu porywają i robi z nią różne rzeczy, których ona nie chce, a na końcu to się wszystko kończy najczęściej ślubem i dzieckiem, więc brawo. No i ogólnie uważam, że powielanie takich schematów jest na dłuższą metę niebezpieczne, bo jeżeli ktoś stale sobie ładuje do głowy, to mimo tego, że jasne, każdy z nas myśli samodzielnie w jakimś tam stopniu, to było ryzykowne zdanie, wiem, ale każdy ma swój rozum, to chciałam powiedzieć, to uważam, że powielanie pewnych schematów w popkulturze, które pokazują coś złego jako coś normalnego i pożądanego, atrakcyjnego, nie jest nigdy dobre. I nawet jeżeli to jest proza kierowana do dorosłych czytelników, teraz w ogóle odjechałam od Pamiętników Wampirów, to tutaj w tej drugiej części nic takiego nie było. Była to typowa romansowa młodzieżówka z wątkiem istot paranormalnych, której słuchało mi się świetnie. W swojej kategorii oceniam ją jako bardzo okej. I w ogóle jestem ciekawa filmu Ewy z kanału Kat Vloguje, bo ona chyba przeczytała wszystkie części. Nie jestem pewna, bo specjalnie nie wchodziłam w to, bo wiem, że sama chcę zrobić sobie taki powrót i jak najbardziej świeżo do tego podejść bez opinii nikogo innego, ale bardzo jestem ciekawa jej materiału i na pewno jak skończę, to go obejrzę. Ale coś mi umknęło z tym wątkiem o tej toksyczności. No po prostu tak uważam, że utrwalanie pewnych wzorców nawet w popkulturze, w jakichś niewinnych rzeczach, wzorców, które właśnie pokazują negatywne zachowania jako do przyjęcia, może źle działać, tym bardziej, że no, obserwowałam w życiu naprawdę bardzo wiele relacji, które nie powinny się udać w tym sensie, że no, działy się takie rzeczy, które moim zdaniem w zdrowych, dobrych relacjach nie powinny mieć miejsca. Uważam, że ich normalizowanie przez utrwalanie ich w popkulturze nie przynosi dobrych skutków, mimo że oczywiście to nie jest główna przyczyna tego, dlaczego ludzie tkwią w toksycznych relacjach, ale jeżeli przedstawia się tego typu relacje, powinno się pokazać, że jest czymś złym. Nawet jeżeli jest to twór dla dorosłych, tak sądzę. Oczywiście, że są takie rzeczy, które są o wiele bardziej zniuansowane i takie, których nie da się jednoznacznie ocenić, ale są też takie, które da się bardzo prosto ocenić. I jeżeli relacja na przykład zaczyna się od gwałtu, ja nie widzę tutaj pola, żeby przedstawić ją w pozytywnym świetle, w jakikolwiek sposób, więc to nie miało nic wspólnego z książką, podkreślam to jeszcze raz, ale oczywiście mój umysł sobie dryfuje, gdzie chce. Maciej Dobosiewicz i książki Nuka, część pierwsza i część druga. Książki czyta Gabriela Jaskuła. Jest to historia opowiedziana z perspektywy psa, który pojawia się w rodzinie. Uważam ten pomysł za bardzo dobry i za coś fajnego i dla młodszych, i dla starszych, bo pokazuje w bardzo wiarygodny i zabawny sposób to, jak może się czuć pies w różnych sytuacjach, w różnych nowych dla niego sytuacjach, kiedy pojawia się w nowej rodzinie. Jeśli jesteście rodzicami i chcecie pokazać dziecku taką perspektywę, to zdecydowanie polecam. Jeżeli jesteście dorosłymi, którzy po prostu kochają psy i też mają ochotę na coś takiego, to też polecam jak najbardziej. Coś ciekawego, coś fajnego. Jestem ciekawa też wersji papierowej, bo pewnie tam są ilustracje i to jest niestety wada słuchania książek dla dzieci, że po prostu tego typu niuanse umykają, no bo słuchając po prostu nie widzimy czegoś, co jest też bardzo ważne w literaturze dziecięcej, bo te ilustracje często są bardzo dużym dopełnieniem historii, ale w sumie nie mam pojęcia, jak jest w tym przypadku, więc tak tylko spekuluję. Też już o tym wspominałam, przecież to było tak niedawno, opowiadanie świąteczne Magdaleny Witkiewicz, o którym
Nie mam nic kompletnie do opowiedzenia, oprócz tego, że się dowiedziałam, że ono się pojawia chyba też w książce, czy Telefon do Mikołaja, czy tej wcześniejszej, co była teraz ekranizowana. Ja niespecjalnie miałam w tym roku nastrój na jakieś dłuższe formy okołoświąteczne, tylko tę opowieść wigilijną przeczytałam. I jeszcze przysłuchałam jednej rzeczy, ale bardzo krótkiej dla dzieci, o niej za chwilę wam powiem. Więc to opowiadanie było w porządku. Być może ma większy sens w kontekście całej fabuły. W sensie ono było sensowne, ale no po prostu nie mam nic więcej na jego temat do powiedzenia. Było ok, ale nie w żaden sposób wyjątkowe. Basia i Boże Narodzenie, książka Zofii Staneckiej. Czytała Maria Seweryn. To jest coś bardzo krótkiego, skierowane zdecydowanie do najmłodszych. Natomiast tutaj w tej historii rodzice Basi, czy mama Basi rozprawia się z tematem Mikołaja, więc raczej polecam zapoznać się z tym wcześniej, zanim się poda to dziecku, żeby no wiedzieć, czy to jest dostosowane do niego. Moim zdaniem robi to w bardzo umiejętny sposób i może to pomóc właśnie w rozmowach z dziećmi o Mikołaju, kiedy one zadają więcej pytań, niż byśmy tego chcieli, na przykład. Jestem ciekawa tej serii, to są bardzo krótkie opowieści. Pewnie znowu brakuje ilustracji, kiedy się tego słucha. Czy będę poznawać jakieś kolejne? Nie wiem, to są naprawdę króciutkie rzeczy, więc może jak będę miała ten kwadrans do zagospodarowania, słuchania czegoś, to może się na coś takiego zdecyduję. Pewnie zainteresowałabym się tym bardziej, gdybym miała do dyspozycji jakieś dziecko, któremu mogę to podsunąć. Natomiast no, nie jestem w takiej sytuacji, więc nie wiem. Chciałam coś krótkiego, świątecznego, trafiłam na to i było ok. Tak lecę przez te książki, o których chcę wam powiedzieć szybko, bo będzie jeszcze kilka takich, przy których chcę się zatrzymać. Pamiętnik Adama i Ewy Marka Twaina czytali Anna Ryżlak i Sebastian Misiuk. Książkę przetłumaczyła Teresa Truszkowska. I mamy tutaj przedstawienie początków świata z dwóch perspektyw. Perspektywy Adama i perspektywy Ewy. W taki trochę humorystyczny sposób tego, co mogła sobie myśleć pierwsza para na początku istnienia ludzkości. Nie mam poczucia, żeby to wniosło nie wiadomo jak wiele w moje życie. Przesłuchałam tego, było w porządku, natomiast nie mam żadnych głębszych przemyśleń. Byłam zaskoczona, no bo Twaina znam głównie z historii Tomka Sawyera i z tych historii dookoła tego. Ale też czytałam je bardzo dawno, jak byłam dzieckiem, więc nie mam jakiegoś świeżego wglądu w to. No ale w sumie jestem ciekawa, co tam Twain jeszcze tworzył, bo nie wiem tego na dobrą sprawę. Na to wpadłam przypadkiem i po prostu wpadło mi w uszy, nie tylko w ręce.